Mariusz Olkiewicz, IndyKHP, jesteśmy na gali FEN 23 w Lubinie, a z nami jest Maciej Ignatowski, czyli wujek Samozło. Witam serdecznie. Witam, cześć. No jesteśmy zszokowani tym starciem, tą decyzją. Nie wiem tak naprawdę od czego zacząć. Zacznijmy może od tego, dlaczego Arab ma jakikolwiek problem i chce z tobą go rozwiązać w klatce. Wiesz, życie muzyczne, tak samo jak i sportowe, czasami to się wiąże z konfliktami różnymi. Niektóre konflikty rozwiązujemy, że tak powiem, artystycznie. Czasami trzeba też rozwiązać to trochę inaczej. Jak raperzy to nie są muzycy związani tak z muzyką poważną, więc nie obowiązuje nas specjalna etykieta. Mówimy, co myślimy, robimy, co chcemy. Tak chcemy to załatwić i tak będzie. A skąd się jakby wziął w ogóle pomysł, żeby na to? To Arab wpadł na pomysł, a ty podjąłeś rękawice? Wiesz co, Arab takie pomysły miał już częściej, wiesz, bo przecież to jego nie pierwsza walka z raperem jakimś. To jest też dobry sposób na promocję. Myślę, że tak naprawdę jednak jest lepszym raperem niż fighterem. Udowodnię mu to, wiesz, i prosto i tyle, no. Zobaczymy. Oczywiście wiem, że nie będzie łatwo. No jest młodszy ode mnie, ale ja wcale nie zamierzam tutaj wypękać i myślę, że przetrzymam te 3 rundy i może zrobię niespodziankę, jak będzie pajacował, opuszczał ręce. Trochę mnie to męczy już, bo wiesz, dużo osób przez cały czas mi się pyta, co ty wujek w MMA? Ja mówię, to ja nie, ja będę jakby miał bokserski pojedynek, tak, na pięści. No, nie będzie to na ringu, tylko w klatce, ale jednak na tych zasadach, w tej formule. Czyli to boks, nie MMA? Znaczy, to będzie boks tylko, nie będziemy, wiesz, no. Może mu tam jako, to będzie freak fight, to może jakoś z zaskoczenia mu kolano zrobię jakieś na jajka, raz czy coś tam, wiesz, ale raczej nie. Więc przygotowania, to chciałbym zapytać, już widzieliśmy z rapy z trenerem Andrejem Molczanowem, że w ogóle postawiam trenera, rewelacyjna postać i z recepcjonistkami, no wiesz co, KSW CrossFit Gym, tam będziesz się przygotowywał? Wiesz, to tak, bardzo mnie ciągnął bonus RPK i z nim trenuję na warszawskiej Woli w klubie Fanga. Mam też kolegów z Legia Fight Club, którzy też mnie tam, ale tam to się boję, bo tam, nie no. Ogólnie to jest ciężko, bo nawet jak jestem na zajęciach i tam dziewczyny biją mocno, wiesz, to ciężko ten, ale... Ja też tak nie umiem dziewczyn bić, ale jest fajnie, to mi się podoba, wiesz, sparuję z cięższymi ode mnie, Arab jest też trochę cięższy ode mnie, ale nie będę tam fisiował, nie będę mu kazał, żeby schód, bo ja się postaram przytyć do jego jakby ten, zobaczymy jak to wyjdzie. Czyli kto trenerami, kto w narożniku, w ogóle kto będzie w teamie całym? No na pewno Andrzej będzie, wiesz, u mnie w narożniku, jeszcze będzie w narożniku u mnie parę osób, ale to niespodzianka. Może Cizora, może Wajdler, jeszcze to tak do końca nie jest obgadane. W takim razie muzyka na wejście, własny utwór? Tak, i myślę, że wiesz, tylko instrumental, mikrofon i wiesz, że mi mu tam przetłumaczę od razu rapowo, co będzie się działo na ringu. No dobrze, w takim razie co, ja dziękuję bardzo za poświęcony czas i za wywiad i czekamy na Freak Fight z Arabem. Dokładnie, a ja pozdrawiam Zdolny Śląsk, tutaj fighterów tutaj z okolicy, no i wszystkich prawdziwych sportowców, a nie takich podrabiańców jak ja. Elo. Dzięki.